Zdecydowanie w ten weekend w Kętrzyniance królowała siatkówka plażowa. Międzynarodowy turniej mężczyzn był prawdziwą ucztą dla miłośników siatkówki. 16 par z całego świata walczyło o puchar i nagrody rzeczowe. Jest to po raz drugi z kolei turniej. W tym roku zrobiliśmy międzynarodowy. Nazywa się Beach Volleyball Mazury 2018. Zaprosiliśmy 16 jednych z najlepszych par ze świata. Są to reprezentanci Argentyny, Dominikany, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Francji i Polski. Proszę mi powiedzieć, czy trudno jest zgromadzić takich zawodników w Kętrzynie i czy trudno jest zorganizować taki turniej? Tak, cała organizacja zajęła mi 4 miesiące. Jeżeli chodzi o tych zawodników, to 2 miesiące pracy, żeby ich tutaj zaprosić. Gramy systemem brazylijskim. Aktualnie jeszcze mamy jedną parę miejscową. Jest to Adam Pawłowski i Paweł Blinka. No i gramy dzisiaj do 24 meczu, czyli do pierwszej szóstki. Na drugi dzień kończymy pierwszą szóstkę. Dla wszystkich sponsorów, głównym sponsorem jest MTI Furlinowa, za co bardzo dziękuję, jak również dla wszystkich pozostałych firm, i w szczególności też firmy Jurajska i Autolat. Turniej był także znakomitą okazją do promocji Kętrzyna. Po raz drugi organizowany turniej jest w Kętrzynie, siatkówki plażowej, w naszych tutaj skromnych warunkach, ale jednak okazuje się, że można, wystarczą chęci, zainteresowanie, można naprawdę fajną imprezę zorganizować klasy międzynarodowej, bo w tym roku zagościli już zawodnicy z różnych krajów. Wrażenia bardzo pozytywne. Byłem również w ubiegłym roku i widać różnice poziomów, także jest naprawdę co oglądać. Zawodnicy walczą do ostatniej piłki. Myślę, że jeszcze czeka nas wiele ciekawych meczów, jak również tiebreaków, bo naprawdę te wyniki są bardzo zbliżone do siebie. Komu pan kibicuje? Ja oczywiście kibicuję naszym Kętrzyniakom. Jeszcze za chwilę, właśnie dosłownie za kilka minut, rozpocznie się mecz para kętrzyńsko-olsztyńska. Trzymam kciuki i liczę, że awansują do pierwszej szóstki. Zawodnicy z Olsztyna zdecydowanie uważają, że organizacja turnieju w Kętrzynie to strzał w dziesiątkę. Myślę, że na pewno. Zawsze Warmia i Mazury słynęły z tych World Tourów, Grand Slamów, siatkówki plażowej. W tym roku turniej odszedł do Warszawy, do stolicy. Nie ma teraz w tym roku żadnego takiego poważnego turnieju. Myślę, że Kętrzyn ma warunki świetne, żeby przejąć ten wielki World Tour, który zawsze był w Starych Jabłonkach albo w Olsztynie. Właśnie cieszymy się, że jest w Kętrzynie, natomiast chciałabym już zapytać o sam poziom tego turnieju. No, są pary, jest kilka par polskich, które jeżdżą na turnieje rangi Mistrzostw Polski. Pary zagraniczne też nie odstają. Jest para z Litwy, która chyba tydzień temu w Łodzi była na turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski, tam zajęła 3. miejsce, więc obsada jest bardzo mocna. Niemniej zachwyceni Kętrzynem i Kętrzynianką byli uczestnicy z Dominikany. Twierdzą, że za rok na pewno powrócą tu. Jest piękny, jest cudowny i mają nadzieję, że wrócą w przyszłym roku. Bardzo długo zajęła im podróż, długo lecieli, bardzo niewiele spali i na przyszły rok planują zaplanować to trochę lepiej. Zawodnicy lubią dużą akcję, także im się bardzo podoba. Jest dużo grania i dużo zaskoczenia. A jak już mówimy o zaskoczeniu, no to chciałabym się dowiedzieć, co was tutaj w Kętrzynie najbardziej zaskoczyło. Zaskoczyło ich przede wszystkim ta gościnność polska, także spodobali im się ludzie otwarci i przyjaźni. Czują się troszeczkę jak w domu, ponieważ pochodzą również z małej miejscowości, w której mieszka 60 tysięcy ludzi. Oni też wszyscy żyją siatkówką, lubią plażówkę i bardzo im się tu podoba, czują się jak w domu. Ostatecznie po rozgrywkach i zaciętej walce pierwsze miejsce zdobyli Patryk Tyszka i Michał Głowacki z Olsztyna, pokonując w finale Litwinów.